czym dla mnie jest bieganie? Bieganie jest dla mnie sztuką smakowania każdej chwili, każdego momentu. Jest możliwością przebywania w tu i teraz. Jest przestrzenią, w której mogę cieszyć się każdą chwilą spędzoną z moimi przyjaciółmi. Wiele osób odkłada życie na później. Ma mnóstwo planów, marzeń, dąży do określonych celów, wciąż nakierowując się na przyszłość. To, co dzieje się tu i teraz, zupełnie przemija gdzieś obok. Z ust wielu ludzi słyszymy, jak mówią: teraz kończę szkołę, trochę się dorobię, awansuję, a później, gdy już coś osiągnę, to wtedy sobie pożyję. Często jest tak, że skupiamy się już na przeszłości. Wciąż wspominamy dawne czasy, to co minęło. Wspominamy swoją szkołę, jak chodziliśmy do podstawówki, do liceum. I powtarzamy sobie, jak kiedyś było łatwo, że nie trzeba było się uczyć. Uważamy, że dawniej żyło nam się lepiej, że byliśmy szczęśliwsi. A teraz nic już nam nie zostało, jedynie wegetacja. Zbyt często patrzymy w przeszłość lub w przyszłość. Wciąż marzymy, planujemy, wspominamy. Swoimi myślami jesteśmy wszędzie, tylko nie tu i teraz. Często nie zdajemy sobie sprawy, że takie postępowanie przeszkadza nam żyć w pełni, odczuwać istnienie każdej chwili, cieszyć się każdym momentem, każdą sekundą swojego życia. Jak smakować każdą chwilę? Jak zachwycać się każdym momentem? Moja rada jest następująca. Odkryj pasję, a w tej pasji nie porównuj się do innych i akceptuj swoje osobiste możliwości. Wsłuchaj się we własny organizm, w rytm swojego oddechu i w rytm swojego serca. Smakuj w pasji każdą chwilę życia. Tak jakby ta chwila była pieczołowicie przygotowywaną potrawą. Bądź wdzięczny swoim przyjaciołom i ludziom, którymi się otaczasz.